15 sierpnia to Święto Wojska Polskiego, to dzień szczególny dla wszystkich żołnierzy, dla wszystkich pracowników wojska, ale także i dla całego społeczeństwa, które zawsze mocno wspierało i wspiera Wojsko Polskie. Chciałbym przekazać tą drogą najlepsze życzenia wszystkim tym, którzy każdego dnia, każdej nocy służą i pracują po to, aby granice Polski były bezpieczne. Szczególne życzenia kieruję do tych żołnierzy, którzy służą w kontyngentach w Afganistanie, w Kosowie, w Bośni i Hercegowinie, w Mali. Pamiętamy o was także i w tym dniu. Życzę, aby ta trudna żołnierska służba przynosiła dużo satysfakcji, żeby każdy dzień tej służby był też dniem rozwoju zawodowego, aby wasi dowódcy widzieli was, żołnierzy, którzy kochają to wojsko i starają się jak najlepiej wykonywać swoje zadania. Życzę także, aby wasze rodziny na co dzień odczuwające to, że służba żołnierska to nie jest praca 8 godzin, tylko ciągłe wyzwania, rozłąka, wyjazdy, żeby wspierali was, rozumieli to, że postanowiliście to, co najcenniejsze, swoje życie, swoją karierę zawodową poświęcić służbie Rzeczypospolitej. Nasze państwo to docenia i myślę, że 15 sierpnia to takie święto, gdzie wojsko i żołnierze są w centrum uwagi całego społeczeństwa.